Siemka, witajcie, z tej strony ponownie Galaj. witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem wam o swojej progresji ekwipunku. Minęły no przynajmniej dwa miesiące, więc chyba najwyższa pora coś na ten temat powiedzieć. Zapraszam. Nie grasz w Broken Ranks'a? Sprawdź! Link w opisie. A więc tak, na pierwszy rzut oka zmieniło się trochę, bo nawet na pomarańczowo się świeci przedmiot, który się zmienił. Passio zostało zamienione na Remigiusze, ale zanim zaczniemy to woli stępu. Pet nic się nie zmienił. Umiejętności nic się nie zmieniły, więc tutaj nie macie czego w zasadzie szukać. Dzisiaj sfokusujemy się trochę na epikach V2, trochę na e, w sumie dużo na drifach, no całkiem sporo na samych rarach i tak będziemy sobie wesoło działać. Zgodnie z miniaturką, pewnie zastanawiacie się, to, o co chodzi z tym buildem drifowym i o co chodzi z innymi rzeczami, jak na przykład drugi rar Sidraki. Otóż kupiłem sobie remijusze. No, i tutaj magia jest taka, że to było dosyć dawno i nie pamiętam za ile. To było coś w przedziale 15-20, jak powiedziałem na poprzednich galowych postępach, ale nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć ile. Skleroza totalna, ale stąd 47%, więc całkiem spoko. Niestety tylko plus 6. Ogólnie z ulepszaniem tych itemów, to jest jakaś totalna patola, bo ile bym nie klikał, to nawet węgór na poprzednim odcinku był wyżej, więc to jest jakaś totalna tragedia, ale dobra. Jest, to jest, to trzeba się cieszyć, tak? Więc na dłuższą metę Remigusze wleciały dosyć dawno. Poprogresowałem sobie już całkiem sensownie parę rzeczy. Jak pewnie widzicie, są tutaj arty drify. ale do drifów przejdziemy za chwilę. Chciałbym najpierw omówić rary, żeby to miało po prostu jakąś tam swoją ładną hierarchię. Także Remigusze Plus 6. wiemy je oczywiście na S1, kupiłem je B1, jak to pamiętam, więc tutaj e, dużej imprezy nie było. Tutaj, jeśli widzicie, z węgurem. W zasadzie to ulepa się zmieniła, więc no niestety. E, zamieniłem też Dorbis, o czym wspominałem w poprzednim odcinku. Kupiłem go natomiast B3 i tam delikatnie chyba albo zyskałem, albo delikatnie straciłem względem e, kosztowo. Natomiast e, no, zyskałem to, że po prostu jest większa wytrzymka, no i wyinkrustowałem od razu jeszcze na S1, więc staty sobie poszły do góry. Całkiem miła sprawa, osobiście bardzo się z tego cieszę, bo mam ten jeden taki problematyczny item z głowy, no i oczywiście też mamy jeszcze dwa inne pamięć, która ma 35% wytrzymki mimo to ją wyinkrustowałem na S1 i jest plus 9 z bardzo długiego czasu zastanawiam się co z tym zrobić tak naprawdę, no bo kurczę, jakby nie spojrzeć no jakbym kiedyś planował to wysoko robić, czy to inkrustację, czy potem już właśnie ulepę to będzie bardzo bolało no, i to jest ten problem. Natomiast teoretycznie można by było się jakoś tam próbować oprzeć na tym, że nie wiem, skupujesz z rynku S1, S2 w fajnej cenie z wytrzymką sensowną i jak będę po prostu obrzydliwie bogaty i nie będę miał co robić z kasą, czyli jaka zostanie po prostu inkrustacja na G3 czy tam G2, no to po prostu tą pamięć bym sobie zamienił. I, i przepalił tą obecną. Taka jest myśl, ale ciężko powiedzieć, czy tak zrobię. E, prawdę mówiąc, no, trochę boli fakt, że, że teraz jakby inwestuję i część rzeczy po prostu pójdzie w piach. No ale z drugiej strony, kurczę, jak żyć? Więc trochę to jest temat do przemyślenia, ale na razie tego nie ruszam. Co gorsza, jeszcze planuję to inkrustować, ale to za chwilę ta sama sytuacja albo bardzo zbliżona jest z Salmurdem. Tutaj mam 39%. No i to jest trochę mech, ale no, trzeba to jakoś przekminić sobie sensownie, więc zobaczymy. Na razie będziemy, będę nad tym trochę myślał, bardziej, albo bardziej miał to z tyłu głowy, że prawdopodobnie coś fajnie by było z tym ogarnąć. Natomiast yy, Raczej to zupełnie i tak, i tak zignoruję i polecimy z progresją do przodu, tak jakby te itemy były w miarę sensowne overall. Może kiedyś się zamienią na lepsze rary czy coś, kepo. Wiesz nie wiem, z rarych 135 level, to ja nie wiem, za 5 lat może 6 zamienimy. wiesz może nawet 10, he! Nieważne. Eee, także mamy ogarniętą tutaj górną część. Pasek Nienawiść-Wink ustawiony na S1. -kę. I tu w zasadzie, jeśli chodzi o sam itemek, nic nie zmieniło. Ziraki jak były tak są, Gorty jak były tak jest, Archauty jak były tak jest, Undurisy na S1 dobite z B2, e, pierścionki nieruszone, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o plany progresji inkrustacji na przedmiotach, wygląda to w ten sposób, że planuję teraz inkrustować przedmioty, które dają mi pancerze, czyli Salmun, Ziraki, Archauty oraz Pamięć. Na S2 wszystkie, potem na S3, ze względu na to, że każdy poziom S2, S3, G1, jak dobrze pamiętam, daje po 5% przyrostu co oznacza, że nie ma sensu spamować jednego rara cały czas, bo łącznie wyda się bardzo dużo, a progres będzie na przykład 15%, a na przykład z kilka itemów równolegle, to będę miał progres na poziomie na przykład 25%, wydając bardzo zbliżoną ilość odłamków. Tutaj trochę z głowy podaję, bo nie pamiętam dokładnie, natomiast raczej łapiecie, co mam na myśli, a jak ktoś nie łapie, to niech pyta w komentarzach, standardowo. Więc tak to wygląda. Jeszcze zanim przejdziemy do driftów, to takie lekkie rzeczy orby. W zasadzie to antyfarid wbiłem na arcy, z czego raczej jednak, wbrew temu co powiedziałem na poprzednim odcinku, nie będę go nawet levelował na trzeci poziom, bo szkoda. Finalnie okazuje się, że w mecie za bardzo ludzie w zasadzie ignorują te faridy przeciwników i zakładają, że ich siła przebicia jest wystarczająco duża, żeby i tak i tak ładnie to zbijać. Jedyną rzeczą, która tutaj w sumie jest dosyć istotna, to to, że rzucają na przykład na to miejsce e, losowanie trafienia. Teoretycznie, bo epiki V2, można by było tutaj nieźle pokombinować w kierunku, no po prostu możliwości i tak jakoś tam przekombinowania tego, bo ofensywny drift e, orb będzie mógł tam dojść, bo na epiku będzie można mieć dwa orby. Natomiast, no Ciężko mi też o tym jakoś super mocno myśleć, bo Epika V2 jeszcze nawet nie planuję progresować, o czym opowiem troszeczkę później. Natomiast e, przejęcie zdrowia nie ruszyło, tylko 0,5% doszło z inkrustacji i podskoczył. Arcybossy był na pierwszym levelu, teraz jest na trzecim, więc tutaj fajna korzyść. Magnizm wyklaki nadal jest na Epiku, planuje gdzieś tam w jakimś sensownie w bliższym czasie zrobić arcy trójkę. E, natomiast aktualnie budżetowo wystrzałem się ze wszystkiego. O tu zaraz. Mocniejszy krytyk przeskoczy z chyba rękawiczek, tak? Z rękawiczek na Epika, tam trochę podskoczył ten procent. A zwyklaki na arcy 3 dadzą mi tam 2 czy 2,5% więcej obrażeń zwykłe. i no, oczywiście potem będę to jeszcze wzmacniał inkrustowaniem tych remiuszy, ale to trochę kwestia dłuższego czasu. Jeśli chodzi o redukcję, z tego co kojarzę, troszeczkę się zmieniło. Eee, skupiłem się na obszarze mentalu, dystansie i posach. Z czego? E, Bosy standardowo, no fajnie mieć, czy to morany, rules i dragi, no cokolwiek, no to fajnie, żeby było. Redukcja obrażeń dystansowych fajnie z tymi obszarówkami, jak mówiłem na poprzednim odcinku, czy tam nawet solo playu, coś to daje, mental. Ech, to ostatnio mnie nie wykrzaczył w ogóle z haków UNLOCO. Na 30 minus HP byłem na dwóch zagładach. <laughs> Ale już poczyniłem kroki, żeby było trochę lepiej. I mam arcy obszara na pierwszym levelu. Troszeczkę tutaj redukuję. więc całkiem fajna sprawa. Teoretycznie troszeczkę się zastanawiam nad dokupieniem arcy, red, znaczy arcy, no najlepiej arcy Redu Elity na dragę ale stawiam, że jak się dobrze podinkrustuje, to nawet to będzie nieistotne. Podinkrustuje i właśnie pod, doleveluje jednego Drifa, Lorniarza i, 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 i Orejarza i inne duperele, ale to zobaczymy. Eee... By the way, nie wiem czy mówię na pierwszym odcinku, czy nie. Mam jeszcze arcy. Yy, tutaj pata, czyli większe obrażenie na czempę elity Na pierwszym levelu on też raczej nie będzie rozwijane, ale gdzieś tam na te dragi raczej no, będę wrzucał jak na razie, bo po prostu te elitki troszeczkę płynniej schodzą. Przyjemna sprawa. I wtedy to zamieniam na zasadzie takiej, że z rękawiczek yy, mocniejszy kryty idzie na epika, i z epika zwyklaki schodzą na rzecz tego pata, aka damage elity. Jeśli chodzi o utilsowe, no to tutaj redukcja rozładowania sprzętu sobie wylewelowałem, wzmocniłem zmuszniłem. to dosłownie wczoraj. No to widzowie, drodzy, przechodzimy do buildu driftowego. Tutaj jest pewna część założeń, która jeszcze nie została zrealizowana, akurat patrz, na przykład G3 i temki. Natomiast ona była mi potrzeba w trakcie projektowania paru rzeczy. Natomiast takich rzeczy, które jeszcze nie są zrobione, a ogólnie mają być, no to na pewno wyekspienie części driftów. No tutaj to jest takie założenie, że build driftowy to samo założenie dla mnie jest tych przedmiotów. Natomiast doekspienie, ogarnięcie to jest druga rzecz, z czego tutaj jest parę nieścisłości, bo tak naprawdę na ten moment nie planuję robić arce alorna na butach, po prostu zupełnie opłacalnościowo trochę mi to ucieka. Plus problem pojemności, no bo musiałbym wywalić tego Amada. I wtedy by to mogło się pomieścić. Może o tym pomyślę, może rzeczywiście tak zrobię, ale na ten moment nie. Po prostu nie. Z dwóch powodów, bo tak naprawdę nigdy nie powinienem mieć arca Lorna i trzech magni, tylko Arce Alorn i dwa magni. To w ogóle eliminuje sens robienia tego. Tego tutaj w zasadzie mogę zrobić coś takiego i mam pojemność taką, jak mam obecnie, bez potrzeby levelowania. Tutaj pelerynko, no to tutaj jest założenie tego G3, żeby zrobić sobie to na maksa. No i tutaj jeszcze mamy e, małą dupę Rele chyba? Chociaż nie, wszystko się zgadza. Tutaj na ręka na pasku jeszcze mam tego Holma. On jest tak sobie dopchany, bo tej Iorki na razie nie planuje levelować. I sobie tak wesoło leży. Finalnie cztery kryty, cztery podwójne. E, jedno dodatkowe obrażenie od do bo to epic. Obrażenia fizyczne. Duż, sporo jest szesnastek, ale w docelowym Bildzie się to zmieni. życie kondy, naprawdę na fajnym stanie i powiem szczerze, chyba za niedługo będę to dopychał trochę, jak tylko dokończę inną rzecz. Tworność nakryta standardowo, podwójne trafienia. Miła sprawa, fajnie będzie kiedyś to jeszcze wyżej zrobić. Nie powiem, że nie, bo dużo mi to daje. Dostawań, modyfikator trafiń wręcz, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, na dogrywce. Bardzo fajna sprawa. Redukcja obrażeń. Tu no, tutaj wychodzi teraz, kiedy mam na G3, tam 40%, ale no. Ustawmy no, sobie to na S1, 38,4. No jeszcze tutaj jest Alor na itemku, który jest winkrustawany, ale co no, to zawierzyć na G1. Mogę. No i tak to wychodzi. No, planowo będę miał 361, tutaj 37, 32, no to jest już coś. Teraz się zgadza. Tu jeszcze artykuł. Natomiast jakby nie spojrzeć, to co teraz jest, dużo mi wystarczy nie mi to wystarcza i redukcja otrzymanych obrażeń biernych. Z problemów, które pojawiają się przy tym bildzie, pod na przykład ocenie Cedrak, to jest dosyć istotna rzecz. Nie mam w zasadzie Holma, nie mam w zasadzie redukcji damage'a skryta, z czego z redukcją kryta się trochę zastanawiam, ale wydaje mi się, że warto by to było jednak gdzieś upchać. I to są dwie rzeczy, które wydaje mi się, że gdyby były na tym bildzie, zrobiłyby robotę. Natomiast one będą. Ale po założeniu darów i wyekspieniu arcydriffów i zamienieniu epika na V2. No i wtedy w zasadzie ta siła postaci to będzie do góry tak, że to się w pale nie mieści. No ale na ogół jest fajnie. No i teraz omówmy to już na żywca, a potem pokażę wam build już pod epika V2 i w ogóle pod cały build, jeśli chodzi o założenie wszelkich możliwych przedmiotów docelowych. I jedynie problemy by były związane z dokupowaniem drifów. I ewentualnie ich jakąś tam delikatną progresję. No i więc zobaczmy. Jak widzicie, zrobiłem sobie dodatkowego arcytelda tu i tu. Wynika to z tego, że kupiłem łącznie e, 3 magniteldy, 3 bandy, 1 arcyteld i 1 arcyband. Plus magnialorna, Alorna, którego jeszcze doexpię. I to złożyło się na naprawdę fajną rzecz. Otóż. Eee, jakby nie spojrzeć wydałem tonę kasy o wartości w zasadzie daru skrzydlatej, co jest mega śmieszne, eee, że jakbym kupił dar skrzydlatej to teoretycznie mógłbym nawet trochę lepiej skorzystać, ale te wydatki rozłożyły się w naprawdę kilku miesiącach zbierania prawie trzech, więc nie ma co się dziwić, że nie, nie było to tak, nie jest to tak fajnie ogarnięte teoretycznie moglibyśmy to przeliczyć, zróbmy to tak naprawdę po niebożemu Policzmy, że wszystkie drify były po 40kk. No nie wszystkie były, natomiast Alorn trochę podwyższył te ceny e, i na przykład Arco obniżył. Niektóre magnisy tam poszalały, no ale finalnie. E, Alorn liczymy jako 40kk, mimo że tak do końca to nie jest. Więc tak mamy 8 drifów Magni Telt, 8 drifów Magni Band plus 1. Alorn, czyli mamy 17 Driftów. Powiedzmy po te 40kK. Jeśli, oczywiście, komuś nie będzie odpowiadać moje wyliczenie, może sobie po prostu sam policzyć. To wychodzi 680kK. Ja bym to trochę obniżył, jeszcze tam powiedział 600kK. Wydałem właśnie. Kupiłem bezpośrednio Arcybanda i Telda, co mi mocno obniżyło te wszystkie wydatki. No ale na przykład te 600kK na Kadarinie to jest już kwota, która rzeczywiście mogłaby być odpowiadająca za kupno daru. I to nawet z stosownym procentem. Tak mi się wydaje. Aktualnie to tak powiedzmy 750k na paczkę razy 50, to jest 40k płaty. Kurczę, no jednak procentu dobrego by nie było. A dlaczego? Bo ostatnio poszedł za 40k platy, 37%. No ale byłoby blisko, więc na dłuższą metę w tym kierunku by można było myśleć. Ja jednak poszedłem w bandę i tędy. Co jest zabawne, jeśli chodzi o szanse na kryta, szanse na dupla, nic się nie zmieniło. Zapytacie, jak Ty zrobiłeś to, że zamieniłeś Dwa maglisy na dwa arcy, i nic z tego nie masz. A ja mówię wprost. Wygląda to w ten sposób, że po prostu jeszcze tego nie wyekspiłem na tyle, ile być po to powinno wyekspione. Bo zobaczcie, pomergowałem, miałem tego, te dwa arcy, bandy i tedy, które znalazły się tutaj. One były nie wyekspione, bo to kupione świeżo. Wrzucone, wrzucam je tutaj w remigiusze. I teraz remigiusze mogą pomieścić sobie właśnie tę piękną sprawę. I teraz trzeba to wysoko, ładnie sobie ekspić. nie? No, i następnie tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że musimy sobie podziałać z tym wyciągniętym magni bandem i teldem, który tutaj był, i dołączyć do tutaj do, do czapki, i banda do podęgu. No, i w ten sposób mamy temat tak ogarnięty, że milion psychoakstwa zamieniło się w zasadzie na 2%. bo tak, dwa poziomy doszły z 16 na 18 w obu przypadkach. Plus, <głos》>, zabawna sprawa. Plus, oczywiście, okay. e jeśli chodzi o e wielkość drifa, no to z magni na arcy dodatkowo 1% chodziło tam 2, razy dwa baza, jest nie? Dodatkowo. I w ten sposób przepaliłem bardzo dużo moda na rzecz wzrostu na arcy i przy okazji połączenia tych psycho zdobytych. Natomiast jak tylko dobiję tutaj Art Delda Banda, na przykład na 16, czy w ogóle już level wyżej nawet, to już będę ponad więcej niż miałem pierwotnie. I to jest w zasadzie cały klucz to czego by się tylko nie chciało. No i tak 16 plus 16 to jest 32, jeśli dobrze liczę, co oznacza, że Rymiusza sobie ładnie temat ogarniają, wyjekpię to na maksa, następnie wyjekę sobie na maksa banda z tym a Tachem. Tu no w ogóle Astach 16 był, a tu była 18. Zamieniłem je, w ten sposób jakby pojemności się zgadzają, a tu mogłem tego Alorna na Magni od razu. Padłem na to niechcący, ogólnie tak fartownie, ale cieszę się, że to się udało. I w ten sposób mam całkiem fajnie ogarnięty motyw e z możliwością progresji, tak jak mi się podoba. No i tak jak widzieliście w wyliczeniach, tam jest po 50 parę kryta dubla, więc no. Tutaj jeszcze zostanie mi 1% do dobicia bo milion tutaj sobie został natomiast to już jest taki detal. No i tak, ten Alorn robi mi robotę, nie powiem, no tutaj 34,67 Alorna, no to już jest dużo, dobić to, to jest właśnie mój Prior, tutaj jeszcze dobić nasze statki Iori, potem ten Band Telt, potem ten Band i Astach, potem ten Telt i Dur, o i właśnie jeszcze ten durek, fajnie by było gdzieś tam po drodze dobić, zostało tam 386 tysięcy psychododobicia, żeby zrobić tutaj jeszcze ten dodatkowy procent, robić tego telda no i postać będzie wyglądała, jeśli chodzi o przynajmniej duble i kryty, niemalże identycznie o tu i tu, więc to jest taka piękna sprawa. 5,4,43 na kryta i 5,655 na dubla. Wydaje mi się, że to jest aż coś zacnie, natomiast jeszcze więcej bym chciał i do tych rzeczy, które bym chciał. Epic V2. To jest mój taki wstępny, docelowy build driftowy uwzględniający maksymalne inkrustacje, uwzględniający założenie wszystkich driftów tak jak już mniej więcej bym chciał i uwzględniający Epic V2. No i teraz rzeczy, które są kluczowe, żeby zrozumieć eee, że część elementów może jeszcze się zmienić, to tak. Mam spory dylemat jeśli chodzi o Holmy. Mam spory dylemat jeśli chodzi o ułożenie pewnych rzeczy, co na którym itemie powinno w zasadzie być, bądź z jakim się zamienić. I, i to jest taki klucz, nie? Natomiast jeśli chodzi o itemy wyinkrustowane na G3, to jest jedna bardzo ważna rzecz. To jest tak, że często itemy na G1 już będą mi pozwalały zrobić coś na na przykład szesnastce. Więc to, że na przykład tu jest założenie G3 i że coś musi być właśnie zrobione na G3, żeby zrobić to na takiej formie, jak jest, to, to nic. To się nic złego nie dzieje. Bo po prostu, na przykład, nie wiem, w przypadku Daru, jeśli zabieram całą pojemność, to tak naprawdę, jakby był na G1, to mogę po prostu mieć Astacha sobie na szesnastce. I to będzie cała forma. Więc jedyne co, to muszę uważać, żeby nie wyekspić jakiegoś dripa za wysoko, za szybko i w ten sposób to sobie ogarniać. Więc na dłuższą metę kwestia czasu i ułożenia sobie tego w dobry, sensowny sposób i powolne dobijanie tego, co jest tutaj w buildzie docelowym. Mimo wszystko, no, build ten o pierwotny, który tutaj jest. Który projektowałem chyba z pół roku temu jak niedawniej, został zrealizowany w prawie większości. Wiele osób mówiło, że ja w życiu tego nie osiągnę, a osiągnąłem to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Jak na warunki, które zazwyczaj mam, więc jestem mega zadowolony i cieszę się, że rzeczywiście moje podejście się sprawdziło przy projektowaniu. Eee, jedyna wada to właśnie tyle Taniec I drak. No ale nieważne. Wracając. Jak tutaj zauważyliście, mamy jednego falna dodanego. Tutaj alorny się trochę poprawiły, zmieniły, przekombinowały. Tu już na budkach jest ten arce alorn i magia opiera się na tym, że ten arce alorn jest wspierany przez dwa magni alorny, z czego jeden jest na darze maksymalnie wyinkrustowanym, i e, na karwaszach będzie drugi Alorn magni maksymalnie inkrustowanym. Co to oznacza? Ogólnie, ni mniej, ni więcej, że jeśli miałbym niewyinkrystowane tej temy <laughs> e, i miałbym arcy i dwa magnisy, to bym był bardzo zbliżony do tego, co mam yy, obecnie. Zwróćcie uwagę, że na przykład gdybyśmy sobie to zasymulowali, yy, na przykład tutaj sobie zróbmy tą jedenastkę, tutaj sobie na Remigiusze ustawmy na przykład tą dwunastkę i ustawmy sobie jeszcze ten dar. Yy, yy, chociaż może tam nie będzie dar, żeby już się zgadzało z tym, co mamy tam. No i tak, tutaj wrzucamy sobie Arcy Alorna, w ten sposób, tutaj wrzucamy sobie... Magni alorna, i tutaj oczywiście rzucamy sobie też magni alorna. Pyk, wymaksujmy sobie levela. I zobaczcie, jest 34,92. No, i to jest ta zabawa, że teoretycznie na starcie ja będę nieco stratny, jeśli nie będę miał wyinkrystowanych itemów. Oczywiście, wraz z progresem inkrystacji i tych wszystkich innych rzeczy, okazuje się, że wychodzi 40% niemalże redukcji. Więc te alorne to jest tak, że. Jak będę je robił, to e, muszę mieć dobry punkt wyjściowy. Czyli przynajmniej itemy G1, te, wszystkie, te trzy, bo inaczej będę na minusie. Zobaczcie, co się dzieje przy G1. A nie, trzeba pamiętać. No, tak będę na minusie, ale już delikatnym. A trzeba jeszcze pamiętać o tym, że e, wydam na to. No, aktualnie na kadry nie jest tak drogą. To 60k za Magnisa, ale. Nie opłaca mi się po prostu w to, w to inwestować, na to patrzeć, bo wydam, a jeszcze będę delikatnie na minusie, na minusie z tym alordem, mimo że będę już miał drify docelowe, jest fajne, a jeszcze bym musiał tego alorna ekspić. Więc to jest jakby cały kor problemu. Nieważne, to, to już mamy ogarnięte, bo tak naprawdę te alordy jest taka rzecz poboczna. Czy holmy. Tutaj z tymi holmami to jest tak, że w zasadzie nie mam teoretycznie pomysłu, co można by było dać tu innego. Niektórzy wsadzają na przykład nawet Eleny, jakieś obrony na uroki na magicznych DPS-ach. A ja na barwie za bardzo wyboru nie mam. Mógłbym jeszcze pomyśleć nad werdem, ale ten werst też jest takie kurde. No fajnie, ale nie fajnie. Jak to zrobić, żeby było lepiej? I, i to są takie najważniejsze dylematy. Tutaj mamy te bierne na dwóch arcy. Tutaj mamy nawet pięć ulków. Gdzieś mógłbym nawet pomyśleć, żeby zrobić sobie jednak cztery i na rzecz tego ulka dorzucić na przykład. Zrobić dwa werdy i dwa Holmy, Arcy. Jest tego dużo i często odpowiedzi na to, pyta na pytania co tam dać otrzymam w randomowym momencie playtime'u, gameplay'u, e, w trakcie jakiegoś streama, zwracając uwagę, że to, co teraz robię i ta psycho-właściwość e, Będą ze sobą tak dobrze zgrały, a że to co teraz robię, będę robił bardzo długo i często, to zbudowanie buildu dryfowego pod to będzie bardzo fajne. Natomiast tutaj też trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: To, że ja aktualnie docelowy build dryfowy na przykład zrealizuję w tej formie, jakiej jest, to nie oznacza, że ja potem nie będę mógł go zmienić. Niemniej, mniej, niemniej więcej, na przykład w mecie, w korze gry, okaże się, że na przykład te werdy będą dużo bardziej opłacalne. Nie mam ich tutaj wcale. To co robię? Kupuję sobie jeden, jeden wyciągam z depo, może nawet trzeci kupuję jeszcze, zamieniam coś z czymś i mogę sobie to normalnie mieć. Po prostu będzie to sobie funkcjonowało. Coś kosztem czegoś oczywiście. Natomiast. E Myślę, że taką już totalną, totalną metą będzie posiadanie na przykład z 10-12 różnych arcydrifów, wyekspionych na różne tam poziomy, w zależności od tego, jak to się będzie tam dopasowywało, żeby też mieć jakąś tam pewną um, możliwość um, ruszania tym buildem, żeby nie zrobić tak, że na przykład będziesz miał miejsca na arcy 20 jedynkę drifa, który ma pojemności, zabiera pojemności um, 8, a na przykład będziesz chciał nagle wsadzić sobie arcydrifa, który zabiera. Pojemności 12, no się kuźwa nie doliczysz, żebyś bardzo chciał e, i byś musiał zjeżdżać levelem na przykład, I potem znowu to wbijać, i znowu zjeżdżać, znowu wbijać, zjeżdżać, zbijać, jakby się zamieniał, więc jakby tutaj trzeba na to uważać. Natomiast jak najbardziej uważam, że te 10, nawet 12 różnych driftów do zamianek będzie miało jak najbardziej możliwość się pojawić. Jak zresztą widzicie, tutaj jest ciekawostka, e, nie ma groda. A dlaczego uznałem, że groda tu już nie zostawię? A dlatego, że odporność nakryta w wielu przypadkach daje wymierny efekt w momencie, kiedy te moby biją ogólnie się dużo. A tutaj jest inne założenie. Po pierwsze, mam bardzo wysokie inkrustacje, już co oznacza, że moje pancerze z różnych rzeczy są, są duże i redukują dużo, więc automatycznie te otrzymywane obrażenia na dzień dobry są niższe na tych słabszych bossach, gdzie nawet mnie krytną np. farma v nic mi to nie zmieni, a ta, ale za to jak już mnie krytną to sobie to zredukuję redukcją damage'a skryta. Trzeba pamiętać, że ta redukcja z damage'a skryta nie działa tak jak mi się nawet kiedyś wydawało, czyli redukcja damage'a skryta redukuje ten, tylko ten damage dodany z skryta. czyli jeśli normal hit to jest 1000, a kryt to jest razy 2, kryt razy 2 to jest 2000, to ten 1000 obrażeń dodatkowych z krytyka jest tylko redukowany tym redukcją damage'a skryta o te 60%, czyli tutaj wychodzi tak, że mamy 400 obrażeń, czyli 1000 plus 400, 1400 obrażeń dostaniemy, nie? Przykrycie razy 3 jest oczywiście jeszcze inaczej. Natomiast tak to obracając, w pewnym momencie wydaje mi się, że lepiej mieć już tylko samego Falna, ale to się może też zmieniać. No tutaj znowu, znowu rozkmina, czy w mecie na przykład na jakimś bossie ta odporność nakryta nie będzie dawała jeszcze lepszego efektu, albo po prostu jednak pod dragi może kiedyś c dragi hard jak wejdą i jak będę kiedyś wystarczająco ja silny, nie wiem eee, ta odporność nakryta nawet na poziomie 10 12 z Arcy 21 będzie bardzo wskazana, więc to są rzeczy takie mocno wymienne. Ja mogę tutaj rozkminiać nad tym buildem naprawdę jeszcze długo, natomiast no, kurczę, ciężko. Coś sensownego tutaj ogarnąć. No i creme de la creme, arcy, drify na epikach. Na epikach zasada jest taka, że bonus za drify zostaje, a mamy pełną dowolność co tam chcemy sobie wsadzić i jeszcze nam dają możliwość epiku V2 wyciągać te drify tak, jakbyśmy mieli z rarka, więc to jest sztos totalny. No i niestety pojemności mamy 32, więc tutaj hehe, he, nie ma tak lekko. No i magia jest taka, że jest to odpowiadające po prostu 12 randze, tak jak zresztą normalnie. Oczywiście inkrustacja podbija tą pojemność do 36, natomiast nie jesteśmy w stanie sobie sadzić banda i telda zarazem. Co to oznacza? Że musimy się zdecydować albo na banda, albo na telda, albo coś co ma 16, Jeśli chcemy tak, na przykład ta Lorna nawet można to przekminić, chociaż raczej bym nie szedł, to już gdzieś tam liczyłem i średnio to wychodziło. Chociaż może jeszcze coś przekminię. Tak jak mówiłem, jest to dosyć ruchome. I tutaj tak. Ja zdecydowałem się na banda. Modyfikator obrażeń żywioł, jest tu kalch wsadzony, ale tak naprawdę nie wiem, czy Una i kalcha na zmianę sobie do testów nie zrobię, żeby po prostu zdecydować, co gdzie lepiej pracuje. No i mamy dura, bo to jedyna rzecz, która się mieści, ale z tym durem jest fajnie, bo przez to nie będę musiał mieć czterech durów, tylko wystarczą mi trzy i będę miał 60% kapa. Szczos totalny, dosłownie jak z krytem. Mam trzy arcy kryty i też jestem zamknięty w temacie. Zupełnie. Jeśli chodzi o dubla, to tutaj jest taki fajny wygibat zrobiony, bo zobaczcie, z dublem to są trzy arcy, które dają mi prawie fulla. Natomiast tutaj zobaczcie, że mam magniwek wspionego na jedenastkę i mi to zupełnie wystarcza, żeby mieć prawie 60%. Jeśli kiedyś będę bardzo chciał, to mogę zrobić sobie nawet arcy, który spowoduje, że już będę miał te ponad 60% na dubla, no i oczywiście skapowane na 60%. To oznacza, że. Mieszczę się, mając tylko mag e Magnisa albo arcywieksponego na 11 poziom. Cała magia to jest dosyć zabawne, ale styka. Cała reszta no to już tak jak widzicie. Wesoło jest, z epikiem dużo rzeczy jeszcze jest do przemyślenia. Ogólnie to jest taki wstępny buildzik, jakby nie spojrzeć. Więc co widzowie, to jest w zasadzie wszystko. W najbliższym czasie, jak się uda, może jakąś dragę sobie testowo skoczę. Natomiast no, uważam, że Fajnie by było wyinkrustować na G1 te pancerzowe itemy, e, i na to się będę skupiał. W szczególności, że przeżywka jest dla mnie dosyć istotna. I ten dar. Z darem ciężko będzie. Pierwotnie, wstępnie plan jest taki, że e, jeśli chodzi o inkrustację, to bardzo bym chciał te G1 ki porobić. Potem jeszcze ten dar i potem progresja epika V2. No i co do epika, właśnie V2. Magia jest taka. Pierwszy etap rozwój, no to nic dziwnego, że mam zrobiony. Drugi etap, zbieractwo. Nie ruszyłem wcale. Tak jak mówiłem, inwestowałem mocno w te drify i zupełnie olałem ten temat. Sprzedałem wszy wszystkie, no dosłownie wszystkie ławki, jakie w danym momencie miałem. No i niestety, ale nie ma możliwości na ten moment z tego sprogresować. A fajnie by było, bo tutaj jest potrzebna potrzeba oddania 50 takich rzeczy, które zdobywa się tylko przy robieniu delikostonetyczną lampy, czyli 50-51 dni trzeba by było poświęcić na to, żeby tą lampę tyle razy oddać tam do tego NPC, który Epic V2 robi. Ale nie znamy jeszcze etapu trzeciego i etapu czwartego, co oznacza niestety, że nie wiadomo, ile tak naprawdę jeszcze czasu musiałbym na to poświęcić, żeby tą postać jeszcze żeby tego epika V2 jeszcze zrobić. Więc stwierdziłem, że w momencie prawdopodobnie około poznania etapu trzeciego i czwartego zaczną się mocno zastanawiać nad flaszkami, żeby zacząć progresować tutaj już tą eteryczną lampę, ale jest to zależne od tego, co tutaj znajdziemy. Także nie skupiam się zupełnie na progresji epika na V2 chociaż bardzo potężnego boosta by mi to dało, gdyby mi się udało go w końcu zrobić. Natomiast jest to dla mnie nie tak pewny progres, w szczególności nie znając tych dwóch kafelków, niż, niż na przykład robienie tego, o czym przed chwilą opowiadałem. Po prostu tam mam pewny, gwarantowany progres rzeczy, które wiem, że mi się przydadzą i zrobią dobrą robotę, a tutaj mam ryzyko, że będę musiał wydać jeszcze jeszcze więcej czasu i pieniędzy, żeby to sprogresować. Więc jak już wyjdą trzeci i czwarty etap progresji pkv v2 w zbieractwie, to prawdopodobnie zacznę to sobie jakoś układać w czasie między którymi rzeczami, które bym chciał robić już wymienionymi to okminiać układać. I wtedy po prostu zacząć progresować tego epika V2 w bardziej aktywny sposób, niż tylko myślenie o tym i <grymnie> nie robienie nic. Jeśli chodzi o progresję bicia, to tak. Cienia im roku w zasadzie nie robiłem. Coś tam z gildią jak latali sobie e, murliszki, mor to sobie parę razy skoczyłem, i to jest wszystko. Z założenia wychodzę do takiego. Że gdzieś tam po świecie będę sobie biegał, jakiegoś czempa złapię, zbierając skrzyneczki na przykład, czy coś, to sobie porobię te bonusy i w ten sposób troszeczkę sobie to e, e, przyspieszę, jeśli chodzi o bicie tych bosków. To jest pierwsza rzecz. E, druga rzecz e, stwierdziłem, że skoro wspieractwo mi zajmie x czasu więcej, bo tak w zasadzie będzie, to nie ma sensu się teraz nad tym za bardzo e, spinać. A im później się do tego wezmę, tym łatwiej. Będzie właśnie dzięki złapanym czepom w czasie po prostu zwykłego gameplayu. Natomiast głębia i odkłań to są troszeczkę inne sytuacje, no bo latam te insty, czy to fadwójki, czy to jakieś waltki, i Chaldy, nie. E, czasami nawet jakąś htagę, czasami jakieś akły. No, akły to w zasadzie aktywnie biegam, bo po prostu lubię. To się samo progresuje. Tutaj już na przykład mam głębie połowę, więc to jest dosyć zabawne. Natomiast no, samo się wbija, więc sobie progresuje. Tutaj w przypadku otchłani, czyli najtrudniejszych bossów, jest bardzo podobnie. I wydaje mi się, że to wbicie tego, to nie będzie jakiś duży problem. Zbieractwo będzie największym problemem, bo tu jest ten kap czasowy. Yy, gracze to nazywają soft capem, można tak to zresztą powiedzieć. Natomiast bicie bossów, nawet gdzie by mnie czegoś brakowało, to po prostu bym się nad tym troszeczkę bardziej pochylił, bym to dobił. A ze zbieractwem jest nieco gorzej, bo tam jest właśnie ta blokada 50-dniowa, plus nie wiadomo, co jest w trzeciej, czwartej kafelce. Tyle. Więc na razie progresja epika 2 u mnie czeka. A w zasadzie no, progresuje się przypadkiem, to to w zasadzie tam gdzieś sobie po, poznajduje. Natomiast cała reszta to już jest rzecz, którą zrobimy nieco później. I tyle. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Rozgadałem się dosyć solidnie, ale no Było o czym, pewnie o czym nie zapomniałem, ale finalnie tak ten barbuś sobie wyciągę. wyglądam Tu macie podsumowanie modów, tu macie efekty orbów. O, jeszcze statystyki trochę wzrosło. Po 60 czy 50 parę zęki, 30 czy 20 parę siły, więc fajnie. Trochę kądy więcej. Niedługo będę się właśnie resetował. Jak podinkrustuję te itemy na zero, kondy już na stałe, bo po prostu będę miał iść tak, tak za dużo. Fajno, to trochę jeszcze tutaj. 25 punktów z ręki będę mógł sobie z, z ręki albo w ogóle jakiejkolwiek innej staty przerzucić na coś innego. No i ty. Tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.